Rozkład tygodniowy na następny tydzień października, to znaczy od poniedziałku 18 do niedzieli 24 października. Zapraszam serdecznie, wyciągnę na każdy dzień, czyli 7 dni, karty tarota i zobaczymy, co tarot przemówi do nas, jakie da wskazówki, jakie ostrzeżenia na następny tydzień. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych widzów na moim kanale. Oczywiście zapraszam wszystkich do subskrypcji Orakel Miłości Uloeli, czyli mojego kanału, by dostawali Państwo darmowe filmiki z wróżbami na różne tematy. Dziękuję za wspaniałe komentarze. Proszę o więcej. Proszę też o więcej lajków z kciuczkiem w górę i również zapraszam Państwa na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy loelia.orakel@gmail.com znajduje się pod filmikiem i w komentarzach. Więc zapraszam. Karty tarota wyciągnę na 5 dni od poniedziałku do piątku oraz na weekend, dwie karty na sobotę i niedzielę. Zobaczmy, kochani, co nam wyjdzie. Już w poniedziałek. Poniedziałek cesarz. Być może macie, kochani, w poniedziałek rozmowę z Waszym szefem, przełożonym lub z jakąś ważną władczą postacią o silnym charakterze i silnej osobowości. Być może jest to oczywiście Wasz partner. Cesarz, osoba bardzo pewna siebie, władcza, trzymająca władzę w garści i chcąca zawsze podejmować decyzję. Cesarz też osoba spokojna i zrównoważona. Jeśli nie macie w poniedziałek, kochani, żadnych rozmów kwalifikacyjnych lub rozmów z szefem o lepszą umowę, lepsze warunki pracy, o podwyżkę, urlop, to karta mówi ta, żebyście Wy byli w energii cesarza. Żebyście Wy byli silni, pewni siebie, władczy, czyli podejmowali decyzje, wzięli jakby cepta w swoje ręce, tak? Czyli wzięli władzę w swoje ręce, nie wahali się, byli stanowczy i byście pokazali się, wykazali się siłą charakteru, stanowczością, przedsiębiorczością. Także bądźcie silni w załatwianiu spraw, również rzeczowi. Oczywiście nie mówi ta karta, byście byli tyranami, byście byli, nie wiem, władczy po trupach, tylko byście mieli cechy przywódcy, przedsiębiorcy, który stanowczo, rzeczowo, profesjonalnie podprowadzi sprawy i podejmie decyzję. Więc taka tutaj energia na poniedziałek. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, może to być również Wasz partner, z którym będziecie mieli do czynienia. Cesarz, kochani, to jest osoba spod znaku barana. Także być może macie partnera, męża lub szefa przełożonego właśnie spod znaku barana, który ma takie właśnie tej cechy charakteru jak cesarz na tej karcie tarota. Więc tutaj będą jakieś ważne rozmowy. We wtorek, kochani, wieża. Coś walnie, coś się rozwali, stare struktury, coś się tutaj rozsypie w pył, w ruinę. Uważajcie również, żeby we wtorek nie doszło do jakiejś ogromnej kłótni, awantury, do jakiegoś, nie wiem, do jakiegoś szokującego zdarzenia, który coś zmieni w waszym życiu czy w waszej sytuacji zawodowej. Proszę uważać na wszelkie prowokacje, zaczepki. Proszę również oczywiście uważać, by nic się nie wydarzyło. Być może tutaj są jakieś ogromne zmiany, poważne zmiany w waszym związku czy pracy. Coś tutaj starego, co nie mogło już dalej istnieć, się rozwali. I będziecie budować krok po kroku od nowa, od zera wasze relacje, być może zawodowy sukces, być może nowe projekty, być może coś się nowego tutaj wydarzy, zmieni, jakaś przemiana, transformacja, no wręcz duża zmiana. Wieża to piorun trzaskający w wieże i rozwalający wszystko. Tak jak na wojnie, tak? Więc zostają tylko ruiny, zgliszcza. Więc proszę uważać we wtorek tutaj na przebieg wydarzeń, no żeby, nie wiem, na przykład w związku nie pokłócić się, nie grozić rozwodem, żeby nie było jakiejś agresji właśnie. Proszę też uważać na drodze, żeby nie było wypadku. Proszę uważać, by nie eksplodować, nie wybuchnąć w jakiejś sytuacji ciężkiej. Proszę trzymać fason. W środę jesteście przeciążeni. 10 mieczy mówi o upadku, niemożności podniesienia się z ciężaru, z balastu, ponieważ coś was przeciążyło, coś was obarczyło po prostu swoim ciężarem. 10 mieczy to oczywiście stan depresyjny, smutku, rozczarowania, być może nawet płaczu, gdzie postanawiacie być może coś zmienić, odejść, być może jakieś rozstanie, które was przybiło, przygniotło do ziemi wręcz. Także tutaj jakieś przygnębienie w środę. Niemniej jednak 10 mieczy mówią o krótkim czasie tej depresyjnej fazy. Czyli jeśli potrwa to tylko w środę przez 10 godzin na przykład i minie, to oczywiście jest to tylko faza przejściowa, takiego załamania, przeciążenia. No szczególnie, że tutaj we wtorek coś wybuchnie, tak? Coś się zdarzy. Więc tutaj widzimy, że w środę też konsekwentnie do tej wieży, która tutaj wybuchnie, rozwali się. We wtorek, w środę jesteście jacyś przygnębieni. W czwartek konkurencja. Uwaga na sprzeczki, kłótnie, zatarczki, na rozpychanie się łokciami, konkurencję, rywalizację. Tutaj ważna jest praca w zespole, jednakże praca zespołowa, która będzie harmonijna, która nie będzie tutaj bazowała na sprzeczkach, konkurencji, jakichś chorych rywalizacjach. Proszę uważać, by gdyby była prowokacja, żeby się nie pokłócić znowu, ponieważ są tutaj ewentualnie jakieś prowokacje znów w zespole pracowniczym, No wszyscy, którzy pytają o związki, to być może tutaj są jakieś inne konkurentki, konkurenci. Czyli nie jesteście być może jedynym partnerem, partnerką, tylko jeszcze są jakieś osoby tutaj konkurujące z Wami. Oczywiście we wszelkich innych sprawach proszę uważać, współpracować harmonijnie z zespołem i nie być podatnym na jakieś tutaj sprzeczki lub rywalizacje, ponieważ to doprowadzi być może do kłótni, które nie są tutaj wskazane. W piątek odcinacie, kochani, emocje, jakby musicie rozumem przemyśleć wszystko, co chcecie, jakie macie cele. Być może te burzliwe sytuacje w tygodniu, które się tutaj wydarzyły, które miały miejsce, powinniście przemyśleć racjonalnie, odcinając emocje, czyli nie będąc emocjonalnym, emocjonalną. Tylko przemyśleć plan działania. Widzicie, tutaj też blokujecie emocje, blokujecie wszelkie uczucia. Nie chcecie nic widzieć, nic nie chcecie słyszeć. Karta dwóch mieczy mówi o tym, by rozsądnie przemyśleć wszystko na poziomie głowy. Czyli głową, a nie uczuciowo, emocjonalnie. No jakiś burzliwy temat tutaj w tym tygodniu, jeśli chodzi o wtorkową wieżę, środkowe przeciążenie. Tutaj poniedziałek cesarz, jakiś władczy mężczyzna, władcza osoba. Także uważajcie, kochani. Zobaczmy teraz, jakie tendencje są w sobotę i niedzielę. Sobota, paź mieczy, niedziela, głupiec. Sobotni paź mieczy mówi o jakimś informowaniu się, doszkalaniu, dowiadywaniu, szkoleniu, kursach. Być może musicie się doszkolić, jeśli chodzi o Wasze kwalifikacje. Być może musicie się doinformować, dostać jasności umysłu, jakichś kreatywnych pomysłów. Tutaj wygląda, jakby w sobotę byście musieli właśnie czytać, informować się, intelektualnie się tutaj czymś zająć. To jest karta studenta, ucznia. Czyli w sobotę dostarczać informacji, informować się również. W niedzielę karta głupca, tak jakby Wasz cykl rozpoczynał się od zera, od początku, od nowa. Karta głupca mówi o zaczęciu wszystkiego zupełnie od nowa. Czyli jeśli rzeczywiście coś walnęło we wtorek, coś się rozwaliło i musicie zacząć tutaj cały Wasz projekt od nowa lub zaczynacie być może jakąś nową pracę czy jakiś nowy związek, to tutaj jest właśnie nowy cykl. Głupiec zaczyna wszystko od nowa, od początku. Niezależnie co to by było, czy nowy związek, nowa próba, nowa szansa, czy nowy kontrakt w pracy, tak? Czy nowy zespół pracowniczy, tutaj coś się zaczyna. Także, kochani, takie są właśnie tutaj tendencje na następny tydzień. Zobaczmy jeszcze karty energetyczne. Jakie energie są ważne w następnym tygodniu. Proszę o energię na następny tydzień. Proszę o wskazówkę energetyczną na następny tydzień. Proszę o wskazówkę energetyczną na następny tydzień. Angel of Balance, czyli balans, harmonia, spokój. To są ważne słowa na następny tydzień. Pomimo, że we wtorek coś się zawali, coś się radykalnie zmieni, to zostańcie w harmonii ze sobą. Zostańcie spokojne, opanowane. Zostańcie tutaj w zgodzie z wszystkimi na oku, tak? Czy z zespołem pracowniczym, czy w rodzinie. Tutaj były takie wskazówki właśnie w tygodniu, by się zachowywać spokojnie, nie dać prowokować, nie kłócić, nie być poddatnym na jakieś sprzeczki. Więc tutaj konsekwentnie do tego wypadł mi anioł balansu, anioł harmonii. Więc ta karta rzeczywiście mówi nam wszystkim, byśmy zachowali się niezależnie od sytuacji w tym tygodniu, co się stanie, niezależnie co wybuchnie, niezależnie jaka awantura, tak, stanie tutaj gdzieś nam na drodze, to żebyśmy zachowali się spokojnie, byśmy pokazali swoje opanowanie, swoją łagodność baranka, byśmy byli również w zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi, w harmonii. I to jest bardzo ważna, cenna wskazówka w kontekście tych kart, które dzisiaj nam wyszły. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, i życzę oczywiście wszystkim pięknego, jesiennego, październikowego następnego tygodnia. Do usłyszenia, kochani Państwo, kochani subskrybenci i widzowie. Do usłyszenia już wkrótce.